Cześć, witajcie, jestem Matus, witam Was w kolejnym odcinku z serii Prawda czy Fałsz. Na samym początku chciałbym Wam powiedzieć, że wprowadzamy pewną nowość do moich filmów. Nie wiem, czy będzie to we wszystkich filmach i czy to przetrwa na dłuższą metę, zależy tylko i wyłącznie od Waszej aktywności. Na początku filmów będę pokazywał screena na dole osoby, która jako pierwsza napisała komentarz pod poprzednim filmem. Pierwszą osobą z poprzedniego filmu był JG Agario, więc gratuluję Ci bardzo serdecznie. A jeżeli Wy chcecie zobaczyć odcinek jak najszybciej, to oczywiście subskrybujcie to po pierwsze, dzwoneczek kliknijcie koniecznie, bo powiadomienia z YouTube'a często przychodzą dużo później albo w ogóle czasami się nie pojawiają ostatnio, niestety. Aha, jeszcze jedna sprawa, słuchajcie. Nie piszcie mi mitów na fanpage'u. Te mity z tego odcinka są chyba wszystkie z fanpage'a, bo niestety pod poprzednim odcinkiem zamiast pisać jakieś normalne mity, pisaliście jakieś głupoty albo mity na wstawkę. Zajmijcie się mitami normalnie do odcinków, bo z tym jest największy problem, słuchajcie. Więc mity, słuchajcie, nie na streamach, nie w wiadomościach na Facebooku, tylko pod filmem najnowszym z serii Prawda czy Fałsz. No ale już dłużej nie będę przeciągał, przejdźmy do odcinka, gdzie sprawdzimy kolejne 5 waszych mitów. Pierwszy mit napisał Daniel. Rewolwerem da się jednym strzałem zrobić ace'a. Jak sami widzieliście, po kilku próbach niestety nie udało mi się wykonać ace'a jednym strzałem z rewolwera, a temu ostatniemu wrogowi zostawało około 50 HP. Tak więc mit jest obalony, ale co jak co, moc to ma. Drugi mit od Adasia. W zaznaczonym przeze mnie miejscu nie widać śladów po strzałach. No nie powiem, bardzo ciekawy mit. Nie jest on jakiś bardzo przydatny w grze, ale naprawdę jest to bardzo fajna ciekawostka. O dziwo, pod tą kanalizacją niczego nie ma, więc po prostu nie widać strzałów na podłodze w tym oto miejscu. Tak więc mit jest potwierdzony. Środkowy mit od Igora. Gdy kupimy kevlar po stronie CT, na kasku antyterrorysty jest zamknięta szybka, a gdy nie kupimy kevlara, to szybka jest otwarta. Uwaga, działa tylko na mapie The Cache. Jak sam widzieliście, na respie stało 5 antyterrorystów. Były to boty, które miały włączoną komendę bot stop 1, nie ruszali się oni w żaden sposób oraz nie mieli kevlarów ani kasku itd. No jak sam widzieliście, było to kompletnie losowe, czy szybka była zamknięta, czy otwarta. Jest to po prostu losowość modelu postaci. Tak więc mit jest obalony. Czwarty mit od Jakuba. Wpisz komendę na wyrzucenie noża, kup AWP, zrób zooma i na zoomie ją wyrzuć. Przybliżenie będzie nadal trwało. Wow, czy to się dzieje naprawdę? Serio tak jest? Naprawdę bardzo ciekawy mit. No i jest on oczywiście potwierdzony. No i ostatni mit od Kamila. Jeśli rzucisz bombę koło kurczaka, on nie ucieknie, a gdy wyrzucisz broń, on zacznie uciekać, tak samo podczas strzelania. Bardzo prosty mit do sprawdzenia. Gdy wyrzuciłem bombę, kurczak nie uciekał. Gdy wyrzuciłem broń, kurczak również nie uciekał. Jedyna sytuacja, kiedy udał się do ucieczki, był to moment, kiedy strzeliłem z Glocka. I tylko wtedy. Więc mit jest obalony. Tak więc to na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, wbijajcie na Snapchata, Facebooka, Instagrama, grupę, wszędzie. Linki macie w opisie, tu na ekranie również widzicie.
Więc śledźcie, wbijajcie, subskrybujcie, trzymajcie się, łapka w górę, trzymajcie się i cześć.